1 lipca do Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach, jak co roku o tej porze, przybyli miłośnicy glinianej sztuki z całej Polski na 13. w historii festyn Chałupkowe Garcynki. Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach został otwarty w 1998 roku, dokładnie w miejscu, gdzie ojciec kustosza Józefa Głuszka miał swój warsztat. Można tu obejrzeć eksponaty przedstawiające nie tylko sztukę ludową naczyń użytkowych, ale również figury sakralne, a także autentyczny, dwukomorowy piec garncarski oraz urządzenia i narzędzia niezbędne w procesie produkcji. Naczynia i figurki wyrabiane w Chałupkach od zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem etnografów i muzealników. Do dziś charakteryzują się starannym wykończeniem oraz ciekawą i ładną ornamentyką, szczególnie naklejanymi wolutami. Jak twierdzą archeolodzy, glina w Chałupkach mogła być wydobywana już za czasów rzymskich, a Chałupki były ośrodkiem garncarstwa od XIII wieku. W skali Europy jest to miejsce absolutnie wyjątkowe, co podkreślała obecna na festynie wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dziś być. No, wspaniały gawędziarz oprowadził mnie tutaj po muzeum, pokazując historie rodzinne, bo przecież to najważniejsze. Także myślę, że przed ośrodkiem dobra przyszłość i trzymam kciuki za to, żeby historia o dawnych zawodach nie zaginęła. Należy podkreślić, że Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach jest ewenementem nie tylko w skali kraju. I chyba nikogo nie dziwi fakt, że każdego roku odwiedza go tysiące turystów z kraju i zagranicy. No początkowo była taka opinia, że to jest jedno jedyne muzeum wybitnie garncarskie w Polsce. Teraz okazało się, że naukowcy z Akademii Sztuk Pięknych stwierdzili, że to jest jedno jedyne w Europie. A czy w Europie, czy nie na całej kuli ziemskiej, to się zastanawiam też nad tym. Tegoroczne Chałupkowe Garcynki tradycyjnie rozpoczęły się na placu przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa od uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez księży z dekanatu morawickiego. Przybyłych na festyn powitał wójt gminy Morawica Marian Buras. Jak co roku atrakcji w Chałupkach nie brakowało, a to głównie za sprawą tego, że zjechali tu najbardziej cenieni i uznani mistrzowie garncarstwa. Zainteresowanie glinianymi cudzeńkami własnoręcznie robionymi przez przybyłych na festyn garncarzy z całego kraju było ogromne. To dowód na to, że dobra pasta i moda na garncarstwo powraca. Czy można powiedzieć, że moda na gliniane garnki i wyroby powraca? Tak, dokładnie tak. Od już iluś lat wyraźnie powraca, no i jest popyt na to. Także różne naczynia użytkowe, także figurki, prawda, czy inne rzeczy z gliny w ogóle są brane. Wśród kupujących ogromnym powodzeniem cieszyła się nie tylko ceramika artystyczna, ale i wyroby użytkowe. Stoiska z glinianymi cudzeńkami były wprost oblegane. No nie można kupić dwojaczki, można kupić garcynki na barszczy, garki na mleko, no różnego rodzaju rzeźby. Uczestnicy festynu mogli podziwiać pokazy lepienia w glinie oraz toczenia na kołach garncarskich. Niektórzy nawet mieli okazję przekonać się, jak trudna jest to sztuka. Znaczy, czy trudno? Może nie jest tak trudno, jeżeli ktoś ma tych zdolności manualnych, chociaż trochę i chęci przede wszystkim, chociaż same chęci nie starczą, a te wcześniej wspomniałem, te zdolności, no to po jakimś czasie można się tego nauczyć. Podczas festynu można było zupełnie za darmo zwiedzić muzeum, po którym osobiście oprowadzał gości jego kustosz Józef Głuszek. Organizatorzy imprezy przygotowali też szereg konkursów dla najmłodszych, m.in. konkurs na najładniejszą rzeźbę. Również garncarze stanęli ze sobą w szranki o najładniejszy gliniany wyrób. Wszystkie prace konkursowe zostały przekazane na rzecz Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach i będą stanowić element ekspozycji muzeum. Tegoroczną imprezę swoimi występami uświetniły lokalne zespoły folklorystyczne, a brzezinianki tradycyjnie już przedstawiły obrzęd Chałupkowe Garcynki.